Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od widza, którego serdecznie pozdrawiam. Turtle Wax. Chyba dobrze przeczytałem. Pure Shine. I tu mam pod spodem napisane grafenowy Quick Detailer. Także serdecznie pozdrawiam tę osobę, która wysłała mi ten produkt. No nie pamiętam kto, bo to było bardzo dawno. Ale skończyła się zima. Można powiedzieć, że zaczęła się już wiosna. O, słabo to pryska. Możliwe, że będę musiał wymienić atomizer. Uwaga. Nie, dobra. Nie złam gła. Jeszcze raz. Ok. A, zapach najpierw. Miałem już ten produkt. Zajebisty, świeży. Ale pięknie pachnie. Super. Naprawdę, przypominam jakiś produkt. I też właśnie takiego szybkiego zawodnika. Na aucie leży Enzo. Chyba kilka dni temu kładziony. Autko znowu ponownie umyte, bo już tego wymagało. A że mamy, ja już przywołałem wiosnę, dzisiaj mamy 1 marca, no właśnie. Więc stwierdziłem, że już 27 założyłem, jak widać, letniaki, zestaw letni można powiedzieć. I pozwalam sobie teraz krótsze na quick detailery, które zostały. No dobra, jedziemy. Z turtlem, z żółwiem. Mikrofibra od Cavaliera. Aplikacja. No jest taki delikatny opór jakby. Widzę, gdzie aplikuję produkt. Jest to produkt, który aplikuje się miękko. I tak, przypomina takiego, kurczę, troszeczkę. Tak, i tu musimy trochę popracować, bo z tego, co widzę, podejrzewam, może zostawić mazy. I coś czuję, że skurczybyk będzie przyciemniał. O, tu już mi zostało. No to z Quick Detailerem on wiele nie ma. Bardziej bym tu szedł w takiego Quick Waxa. Ale poślizg. Mega. Dobra, zrobimy tak. Wystarczy. Widzę, że produktu nie trzeba wcale za dużo. No i tak, rozprowadzenie. Nie wiem, czy ty to widzisz. Nie jest może jakieś luksusowe. O, na lakier sobie uzupełnię. Fajnie. Ale zapach zajebisty. Nie, słuchaj, fajnie. Temperatura 15 stopni. Są chmurki i to widzę. I trzeba wrócić i je dotrzeć. Nie zostawiam. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby mi jak w razie czego jakby przyschło. Słuchaj, tak. Trzeba popracować nad nim. Zdecydowanie trzeba popracować. Tu widzę, że sam tak do końca nie chcę odparować. No, myślę, że... Znaczy nie jest to jakiś dramat, ale trzeba. Trzeba wypracować produkt. O, tak może. To uderzę. Połysk. Taram, tam, 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 tam. No jest dobrze. Jest dobrze, jest ślisko. Nie ma słońca. Słoneczko, słuchaj, jak się pojawi jutro, bo będę jechał na trening, a prawdopodobnie będzie, to na końcu filmu, jak się już pożegnam, postaram się wrzucić uderzenie też w słońcu, bo zrobię całe auto. Teraz idę po taśmę. Odcinę popełnię na tylnym błotniku. Tu najlepiej to widać. Włącznie z połyskiem. Ok. Może nie odejdzie z lakierem, tam już rdza. Pedro zrobił chyba. Pedro, tak, film o Audi. Mam Audi zabezpieczone ocynkiem. No i tam, gdzie wali mi spod kół, niestety rdza jest. No dobra. Słuchaj, niedużo produktu, naprawdę niedużo. Wydajność tu jest sroga. Jak na bocznym panelu. To samo, też widać, że produkt musi troszeczkę, trzeba go wypracować. Tak, ale to wyszklenie też jest takie, słuchaj, tu bardziej w takie, kurczę, bym pchał się w takie uderzenie właśnie sealantów. Naprawdę. Czy mamy odcięcie? Słuchaj, niekoniecznie. Tu coś widzę, ale to odwrócę przy taśmie, ale to wiesz, no, dotrę i pewnie zniknie. Oczywiście. Słuchaj, połysk fajny. Różnica Enzo a Turtle. Słuchaj, ja nie widzę różnicy. Takiej, kurcze, ale fajny ma ten połysk. Dobra, lecimy, słuchaj, z produktem dalej. Co mnie cieszy, że mikrofibra już mi się całkiem fajnie uzupełniła produktem i robię sobie dwa ciachnięcia. Rozprowadzam produkt, tak go widzę. Rozprowadzam, bo jest taki miękki.
jak niektóre kwikłaksy, właśnie tak mięciutko, o. I słuchaj, nie używamy siły. Rozprowadzamy i docieramy te chmurki, które ci się pojawią. Spoko. Jedziemy dalej. Raz, dwa. Tu jest większy panel, 4. Bardzo słabo pryska, raczej robi słabą mgłę, więc tutaj sobie pozwalam 4 razy, ale myślę przy atomizerze, który dużo wyrzuca, wystarczy tylko i wyłącznie 2 strzały. Słuchaj, pyk, odwracam i docieram. Tak, fajne, fajnie, miękko, wszystko dzieje się tu miękko. Aplikacja może nie jest za szczególna, jest ten taki opór, ale może dlatego, że daje tego produktu mało, nie wiem, może za mało. O, czuję pod mikrofibrą, że lakier wymaga już dekontaminacji. I trzeba będzie to niedługo popełnić. Okej. Słuchaj, bez problemu. Teraz co zrobię? Przegnę. Tutaj dużo. Panel. Przeginam z towarem. Uwaga. Opór. Ojej. Cały czas opór, tak. Aplikacja jest taka oporna. No, nie jest to mistrzostwo, jeżeli chodzi o aplikację. Stawia opór. Dałem towaru bardzo dużo i zobaczmy, co teraz będzie, jak odwróciłem. Pięknie się zbiera. Czy quick detailer? Tak, myślę, że tak. Dlatego, że nie sprawia mi problemu i wszystko odbywa się miękko. Ja lubię takie miękkie. Szkoda, że ta aplikacja nie jest jeszcze taka... Nie brakuje poślizgu, ale słuchaj, tu jeszcze nie zjechałem, a czuję, że jest. Czuję go, że jest. Spoko. Bardzo fajny produkt. Super. No, elegancko. Nie ma słońca, szkoda. Przeskoczę na ten tylny błotnik i zobaczymy różnicę. Cały czas ta sama strona mikrofibry, słuchaj. Teraz już wiem, że mogę dać nawet... O, słuchaj, ale tu, gdzie go dałem, widzę odcięcie, czyli zabezpieczenie. Można powiedzieć, że zostawia niczego sobie, bo zauważyłem takie odcięcie, gdzie ta taśma była. Czyli usiadł ładnie. Dobra, pyk. Odwracam. Cały czas ta sama strona. I słuchaj, i daję radę. Niecałe 15 stopni na zewnątrz. Zajebiście. Fajny, miękki. Widzę, że tu nie trzeba z tym produktem startować szybko, machać. Spokojne ruchy i on się na miękko dociera. Tak mięciutko. No fajnie. Czy coś mi gdzieś zostało? No nie widzę, żeby... Tu jeszcze jakieś chmurki, ale tu było z wodą. A? Woda też mu za bardzo nie przeszkadza. Jest ten opór. Dobra, pojadę sobie jeszcze górę. Tu sobie pojedziemy. Ok. Krople? Nie wiem. Może przy następnym myciu. Nie chcę mi się sprawdzać. Ja wiem, że niektórzy się pytają, jakie krople. No, na pewno fajne. A ile siedzi? No, podobnie jak Enzo. Myślę, że około 2 lat. Ten może nawet 3, bo jest zagrabaniczny. Fajnie. Naprawdę. Zobacz. W ogóle... Nie mam pośpiechu. Fakt, że pogoda mi sprzyja. Cały czas ta sama strona mikrofibry. Nic nie zmieniam. Chcę zobaczyć, kiedy będzie... Wiem, co mi przypomina. Arbuza jak... Trochę mi przypomina chyba Lejgę albo Enso. Kurde. Naprawdę. Fajny zapach. Przyjemny. Dobra, wlatujemy tutaj. Cały czas ta sama strona mikrofibry. Odwracam. Załapało wodę i też cudownie. Nie no, spoko, spoko. Naprawdę. Bardzo przyjemny produkt. Zajebisty bym nawet powiedział. No takie produkty lubię i już. Nie używam w ogóle siły. Nie śpieszę się. Wszystko odbywa się mięciutko. Słuchaj, mięciuteńko. Dobra. Tu jest mnóstwo wody i tutaj na pewno będę zmuszony wymienić później mikrofibrę. A czy wymienić z wodą. Pójdzie. Chodzi o to, że zamienić strony. Bo będę leciał bardziej na mokro niż produktem. Jeszcze dorzucę. Aha. Zobaczmy, jak tutaj sobie poradzi. Dobra, odwracam.
Wszystko spokojnie, słuchaj. Nigdzie się nie śpieszę, naprawdę. Daje mi czas przy tej temperaturze na dotarcie. Fajny, naprawdę fajny. Super. Pyk. Jeszcze tu. Ale załapałem wody, słuchaj. No i wody się też nie boi. No. Regansior. Pojadłem, kurczę. Jak mi się odbiła krowie po liściach, przepraszam. Dobra, teraz tak, co lepszy, albo co gorszy, odwracam. I znowu tu mam trochę mokre, niestety. Zmoczyłem już konkretnie mikrofibrę. Słoneczko, dużo materiału. I jedziemy. Tu jakiś zaciek. Okej. Jedziemy tu. No pozwala. O, tu są zacieki po myciu. Zobaczmy. Świeże oczywiście. Czy je zbierze? Mam nadzieję, że tak. Odwracam. Tak jest. Nawet mu woda nie przeszkadza. Trochę się pomarzę. Przetrzesz dwa razy i już jest dobrze. Okej. No, super. Sprawdźmy tu. Tak, i jak złapię wodę, nie ma problemu, słuchaj. Tu jest jeszcze woda. Pomazało się troszeczkę. O, dwa przejazdy i z głowy. Zajebiście. Fajnie, mięciutko. Uwielbiam. Fajnie, tak miękko. Ja na masce myślałem, że żeby tak szybko. Nie. Z tym produktem pracujemy powoli. Tu się nie śpieszymy. On lubi jak... O, wolniuteńko. Strzał. I zapach zajebisty. No fajnie, no wiesz co, przyjemność z pracy. Super. Elegancko odwracam i zbieram to, co zarzuciłem na górze. Spokojnie. Czy maskowanie sprawdzę? No nie sprawdzę, bo nie mam jak. Tam pewnie jakieś drobne ryski są, ale to... Wtedy i przyciemnienie by pewnie było znaczne. Słuchaj, i teraz tak, zobacz, nie śpieszyłem się, pogoda też nie jest jakaś cudowna, żeby była ciepła. Myślę, że jakby było gorąco, to szybko by wysychał, odparowywał. Słuchaj, zero problemu, zero problemu. Pamiętasz, Iwo? Zobacz, do tej pory siedzi. Niesamowity produkt na uszczelki przy drzwiach, te gumowo-plastikowe, one nie są do końca gumowe. Zobacz, cały czas wyglądają na przyciemnione, jak fabryczne. No, luksusowy produkt. No dobra. Trzy strzały. A, pięć. Tak naprawdę, ile byś go nie dał? Znowu woda. Tutaj, zobaczmy, czy zbierze. Tu chwilę muszę popracować. Tak, ładnie znikły. Pięknie. No, ale zapach fajny. Arbus, co to za zapach? Bardzo przyjemny. Tu też po wodzie osady takie świeżutkie, już zebrane. Pięknie. No fajnie, nie śpieszę się. Mięciutko, o, elegancko. I już, i jak odwrócę mikrofibrę, rozprowadzę, to już później jest naprawdę cudownie. O, no, no i super. Fajnie. Jutro będę brylował na siłowni. Jutro jadę na trening rowerowy, więc dziadzia błyśnie furę. Postawię w takim miejscu, żeby wszyscy widzieli. Wszyscy, bez wyjątku. Wszyscy mają podziwiać połysk i rdzę. Rdzę tutaj też już pomalowałem, bo błotniki niestety. A nie robię tego, bo jeden sezon będzie to samo. Koła niestety wystają troszeczkę i jak jedziesz autostradą niemiecką, słuchaj, to uwierz mi, że uderzenie jest tak sromotne, że po kilku przejazdach widzę od razu świeży metal. No dobrze, słuchaj, jeszcze tylko z przodu lampy, tak, cyk, i zrobię jeszcze jeden myk, słuchaj, taki malutki, skromniutki, jak zwykle skromniutko, ten zderzak to już też tragedia, no ale stare auto, co się będziemy tutaj, no ale wyglądać też może oczywiście, dobra, jeszcze ta strona, lampionek, odpryski po kamieniach, no muszę go dać kiedyś w końcu do malowania, nie wiem kiedy. Jak będzie czas. Samemu mi się nie chce malować. Już mi przeszło z malowaniem. Z lakierowaniem, przepraszam. Teraz tak, tutaj mi się na lampie ciągnie. Zobaczmy, czy zniknie. Znika.
I teraz co ja będę chciał zrobić? Odwrócę mikrofibrę. No jest trochę zwilżona, trudno. Zarzucę srogo i pomarzę maskę. I są smugi, słuchaj. No dobra, słuchaj. Są smugi, słuchaj, no dobra, słuchaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o produkt. Zajebisty zapach. Super. Świeży taki. Kurczę, ani to arbus nie, ale fenomenalny zapach. Aplikacja. Nie jest cudowna, ale dajesz dużo produktu i nie śpieszysz się z ruchem. Jak będziesz go miękko, bo to jest taki produkt właśnie mięciutki. Jak będziesz go miękko rozprowadzał, będzie mniejszy opór, będzie bardzo przyjemny. Czyli miękko rozprowadzasz, nie śpieszysz się, odwracasz mikrofibrę i robisz to samo, zbierasz i zapominasz. I już. Czy nam odparował? Nie. Trzeba się przyjrzeć, bo zostawi smugi, tak jak widzę. Poślizg. Obłędny. Naprawdę fajny poślizg. Połysk. Też fajny. Czy jest szklisty? Wiesz co, on któryś produkt mi przypomina. Fajny jest ten połysk. Taki kurczę. Ja to mówię zawsze, że takie, jak nie są szkliste, to są takie woskowe. I ten tak wchodzi w to właśnie. I patrzę na tylny błotnik, tam gdzie go położyłem. Jest fajnie. Jest tak o, mokro. Tak soczyście, przyjemnie. Nawet bym powiedział, że zajebiście. Naprawdę fajnie. Patrzymy na smugi. Jeszcze są. Także widzisz, no tu musisz na to zwrócić uwagę, żeby ci nie przysmużył. Teraz spróbuję to zebrać. No już chwilę to leży. Zobaczmy. Słuchaj, z tego co widzę, chyba nie będzie problemu. A. Mikrofibra już niestety jest tak uzupełniona, że rozmazuje to, ale spróbujemy tutaj tą stroną. O, widzisz, nawet jak jest gdzieś trochę... Nie ma problemu, słuchaj, zobacz. Nie wiem jak na słońcu, oczywiście na słońcu może się to nie udać. Dzisiaj mam fajną temperaturę, idealną, w okolicach 15 stopni. O, i teraz tak, tu gdzie zostało trochę przysmużone, poczułem taki delikatny opór. Im dłużej leży, tym większy opór, więc jeżeli zostawisz smugę, prawdopodobnie ona zostanie. Jako quick detailer, słaby temat. Jako quick wax, super. Jako taki, kurczę, może nie sealant. Ja bym to bardziej pod takiego quick waxa właśnie uderzał, bo ta aplikacja jest taka dla mnie taka miękka, woskowa właśnie i to uderzenie też jest takie, kurczę, bardziej woskowe niż... chociaż quick detailery też są takie, które, kurczę, dają taki fajny, właśnie cieplejszy połysk. Tu jest fajnie, tu jest fajnie. Ogólnie produkt fajny, bo mam przyjemność pracy tym produktem, że nie namęczyłem się, wszystko spokojnie. Na spokojnie, nie muszę się śpieszyć, męczyć, kombinować, że o, tu mi gdzieś przysknie. Bardzo fajnie, fakt, że temperatura mi na to pozwala. No dobrze, słuchaj, co mogę powiedzieć? No, myślę, że nie ma więcej co cudować. Czy jako quick detailer po myciu będzie spoko? Myślę, że tak, oczywiście, że tak. Czy ja go widzę jako quick detailer? Bardziej jako taki quick wax. I czuję, że kropelki po myciu będą na nim fantastyczne. No ma ten połysk taki mokry, on nie jest taki sztuczny, jest inny. Jest taki bardziej właśnie woskowy. Ja lubię takie połyski. I jak już go brałem, ta aplikacja właśnie miękka, to czułem, że to będzie właśnie szło w tę stronę. Nie no, zajebiście, naprawdę. Bardzo fajnie. No dobra, fajny produkt. Fajny zapach, miękka aplikacja, nie śpieszymy się. Jeżeli nawet zostawisz chmurkę, wracasz, dorzucasz produktu, rozprowadzasz chmurkę i docierasz. I będzie ok. Także można powiedzieć, że taki quick detailer, kurczę, no można tak powiedzieć. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i pamiętaj, że jak się uda, to w dalszej części będzie jeszcze uderzenie w słońcu jutro.
pożegnałem się i słuchaj, z tego co widzę, im dłużej leży, tym fajniej. Czyli on potrzebuje trochę czasu. No to tutaj bardziej moim zdaniem właśnie quick wax. O tak. Zaczyna się robić bardzo przyjemny połysk. Nie, super. No bomba. Naprawdę bomba. Oj, 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 a ja się pożegnałem. O tak. Teraz tak sobie chodzę i słuchaj, no jest petardzioch. Miękko. Mokro. Naprawdę. Ja. Już włos, kurde. Zobacz. No. I to jest to. Kurwa, tyle lat i w dalszym ciągu jaram się. Zajebiście. Naprawdę fajnie. Super, dziękuję jeszcze raz za ten produkt, bo jest naprawdę... I im dłużej siedzi i sobie krążę, tym bardziej się robi tak przyjemnie mokro. No dobrze jest, jest naprawdę dobrze.